I teraz wykonamy sobie jedno z zadań egzaminacyjnych, czyli hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Kursant dostaje polecenie, rozpędzamy się do prędkości dozwolonej. Łukasz, zwracam uwagę, że dozwolona to nie 60, tylko 50. I na wysokości znaku ostrzegawczego zatrzymujemy pojazd. Szukamy znaku ostrzegawczego, jest. Na wysokości znaku ostrzegawczego zatrzymujemy pojazd. Bardzo dobrze wykonane zadanie, czyli nie włączył kierunkowskazu, bo przecież nie zmieniał pasa ruchu. I włączanie się do ruchu również bez kierunkowskazu, przypominam, tak? Czekać na polecenie.